Dzień dobry, witam panią, witam pana, witam państwa. Pan poseł w domowych Pieleszach, ale jak rozumiem, zaraz wsiada samochód, jedzie do Warszawy, ale też w domowych Pieleszach można ocenić informacje. Tak, ja kontaktowałem się z kolegami, oglądam na żywo też relacje, to co działo się w nocy. I szanowni państwo, ponieważ nastąpił napad jakichś bandytów na mienie Skarbu Państwa, ja pozwoliłem sobie zadzwonić do ministra aktywów, no bo minister aktywów nadzoruje Skarb Państwa, do pana Borysa Budki. Odebrał telefon, no to myślałem, że może nie odbierze telefonu i poinformowałem go o tej napaści na Polską Agencję Prasową i zapytałem go, co on na to, bo on reprezentuje Skarb Państwa i czy nasłał takich ludzi na agencję prasową. Pan Borys Budka bez żadnego zdziwienia ani bez żadnego zażenowania powiedział mi, że no, w tej sprawie powinniśmy jako posłowie, którzy znają prawo, złożyć zawiadomienie do prokuratury. No i jeżeli on otrzyma od prokuratury informację o takich działaniach, no to się sprawą zajmie. No to bardzo ciekawa interpretacja, po czym też pan Borys Budka powiedział mi, że posłowie nie mają prawa do legitymowania kogokolwiek, bo ja mu mówiłem, panowie się przedstawiają, że reprezentują Skarb Państwa, ale nie chcą powiedzieć kto, co, nie pokazują żadnych dokumentów, więc powiedział, że są od tego odpowiednie służby do legitymowania. No i krótko mówiąc, taką rozmowę odbywaliśmy jeszcze dość długo. Ja jeszcze pytałem pana ministra, zaraz tutaj sobie notatki zrobiłem. Swoją drogą mam nagraną tą rozmowę, jest ona bardzo ciekawa. Proszę o oficjalne pismo w tej sprawie. Są właściwe służby, organy odpowiednie do tego. A ja mówię, ale panie ministrze, ja pana informuję o tym, że to jest sytuacja, w której została dokonana napaść przez jakichś bandytów. No i w takiej sytuacji czekanie na pisma są święta. No to jest rzeczywiście coś niebywałego. No oczywiście pan minister ze spokojem mi powiedział, że no to tutaj takie działania to proszę informować, oficjalne pismo złożyć. No i na koniec życzył mi spokojnych świąt i się rozłączył. Więc myślę, że będziemy informować. Nie wiem, czy mamy w ogóle jakieś telefony do ich ministrów, ale będziemy ich informować oficjalnie. No i oczywiście pewnie działań nie będzie, no bo ja nie sądzę, żeby państwo o tym nie wiedzieli, bo od kilku dni trwa taka sytuacja. No, panowie w ogóle się do tego nie odnoszą, poza tym, że tutaj przychodzą jacyś panowie, którzy nas straszą konsekwencjami prawnymi, uzasadniając to, że jakaś infrastruktura krytyczna nie podlega kontroli poselskiej. No to wszystko pokazuje, że ta władza się schowała. Ja nie mam telefonu do Donalda Tuska ani do ministra Kierwińskiego, gdybym do nich miał, tym zadzwonił, ale być może ktoś z państwa ma posłów. Mówię tutaj o posłach. Myślę, że warto tą drogą oficjalnie poinformować i nagrywać takie rozmowy, bo to będzie materiał dowodowy w przyszłości, kiedy będzie sprawa badana. Także, szanowni państwo, no, mamy do czynienia z napadem i z brakiem reakcji organów państwa, bo również o sytuacji po zajściach w telewizji informowałem pana marszałka Hołownię. Najpierw na sali, oczywiście nie udzielił mi głosu, a później na posiedzeniu konwentu, który był o godzinie 20, zapytałem marszałka, co w tej sprawie ma do powiedzenia, bo jako marszałek Sejmu, kiedy poturbowano panią poseł, powinien interweniować. Pan marszałek powiedział, że tak, rzeczywiście interweniowałem, zapytałem się o stan zdrowia, rozmawiałem z policją na ten temat, nie ma tutaj jakiegoś większego problemu. Ja mówię, a szerzej, no, ten temat dotyczący tego napadu i tego swego rodzaju stanu wojennego, to mi odpowiedział, no pan to mnie porównał do Jaruzelskiego, więc no, tutaj nie czuję się chyba zobowiązany do udzielania pytań. A poza tym, no to nie było w porządku konwentu. Więc jeżeli to nie jest w porządku konwentu, a dzieją się takie rzeczy, to nie będziemy rozmawiać. Ja mówię, no ale ja wnoszę, żeby to było omówione, bo pan jest marszałkiem, takie rzeczy się dzieją.
Ale poza tym nie porównałem pana Jaruzelskiego, tylko do marszałka z czasów stanu wojennego, który też jakby tą sprawę przyklepał. To pan marszałek mi powiedział, że może mi odpowiedzieć na to marszałek Czorzasty, co rzeczywiście dosyć ciekawe, że marszałek się wysługuje wicemarszałkiem. Ja oczywiście powiedziałem, nie interesuje mnie odpowiedź pana Czorzastego, tylko pana jako marszałka. No oczywiście tej odpowiedzi nie było, jeszcze była wymiana na temat wspaniałości Jaruzelskiego, którą wygłosił pan Czarzasty. No, w takiej sytuacji wstałem, mówiąc, że gram państwa i wyszedłem z konwentu. Także pan marszałek wie o tej sytuacji. Pan minister aktywów wie o tej sytuacji. Oficjalnie zostali powiadomieni, bo konwent jest oficjalnym spotkaniem, gdzie w imieniu klubu informowałem. Udają, że nic nie wiedzą. Zatem, szanowni państwo, mamy do czynienia z sytuacją bardzo podobną do stanu wojennego, który był nielegalny. Tu są też nielegalne działania. Wtedy Sejm nie zadziałał. Sejm ma działać. Pan marszałek nas poucza, że jesteśmy obowiązani być w Sejmie, pracować w Sejmie, a to, co się dzieje w kraju, jest nieistotne. Także, szanowni państwo, no, przykro mi powiedzieć, że te życzenia pana Borysa Budki, spokojnych świąt się nie sprawdzą, ponieważ władza na nas napada i te święta spokojne nie będą. Ja oczywiście państwu życzę spokojnych świąt, ale budzimy się w PRL-u bis i w stanie wojennym bis, a ci panowie nasyłani, jacyś przedstawiający się, że reprezentują kancelarie adwokackie, ci panowie są nowymi komisarzami, tak jak w stanie wojennym, tylko nie przychodzą w mundurach, tylko w garniturach. I wśród tych wszystkich szokujących, na pewno też bardzo smutnych i przykrych informacji, jedna pozytywna wiadomość to to, że państwo są z nami, że są państwo z Telewizją Republika, za co bardzo chcielibyśmy państwu podziękować. Chcielibyśmy także podziękować za wpłaty na rzecz naszej telewizji. Tutaj na antenie widzą państwo numer rachunku do wpłat na rzecz Telewizji Republika. Naprawdę za wszystkie środki bardzo serdecznie państwu dziękujemy i także za to, że cały czas są państwo z nami. Już za chwilę na antenie też zobaczą państwo obrazki, te wszystkie wydarzenia, filmy z tego, co działo się dziś w nocy w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie przypominamy, że o godzinie 3 w nocy wtargnęli ludzie. Właśnie, ta godzina jest też szokująca. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski mówił o tym, że rzeczywiście mogliśmy się tego spodziewać, na przykład o godzinie 6 rano, ale 3 w nocy chyba nie jest tutaj przypadkowa. Ta noc i to wtargnięcie miało na celu zastraszenie nie tylko pracowników, ale też posłów, wszystkich ludzi, którzy bronią Polskiej Agencji Prasowej i mediów publicznych, panie pośle? To była próba siłowego przejęcia, nie tylko zastraszenia, tylko siłowego przejęcia, a pora oczywiście jest nieprzypadkowa. No, teoretycznie organy państwa mogą wchodzić po 6, bo trwa cisza nocna, więc nasłanie tych ludzi o godzinie 3 z minutami, kiedy to jest pora najgłębszego snu i no, czuwanie wtedy ludzi jest najsłabsze, nie jest z pewnością przypadkowa. Są to przygotowane działania, przemyślane, kierowane przez jakąś zbrojną siłę, czyli mamy jakiś no, nowy front ocalenia narodowego czy coś w tym rodzaju. Oni działają dokładnie w sposób przemyślany, planowy. Ktoś tym kieruje. No bo jeżeli przychodzi kilkunastu panów w środku nocy, uzbrojonych, ubranych, to nie jest to, że przypadkiem przechodzili obok z tragarzami, tak jak w słynnym filmie, tylko po prostu są zorganizowaną grupą przestępczą, której sprawstwo kierownicze mieści się no, w organach państwa, no bo oni podają się, że są przedstawicielami organów państwa, a organy państwa mówią, składajcie sobie pisma na Berdyczu. Doskonale wiedzą, nie interweniują, co skłania do przekonania, że te działania są kierowane przez niestety polski rząd. Czyli polski rząd, tak jak kiedyś Jaruzelski wypowiedział wojnę polskiemu narodowi, tak dzisiaj rząd Donalda Tuska wypowiedział wojnę polskiemu narodowi. No, nawiązali do 13 grudnia, kiedy był stan wojenny i ta koalicja 13 grudnia dzisiaj czerpie pełnymi garściami z dorobku Jaruzelskiego. Panie pośle, pan także zajmuje się mediami publicznymi, zwłaszcza Polskim Radiem. Mówimy teraz dużo i siłą rzeczy o Polskiej Agencji Prasowej.
ale są też inne media. Co dalej będzie z Polskim Radiem, z Telewizją Polską? Bo zwłaszcza Polskie Radio, tam przejęcie przeszło gładko. Pytanie, dlaczego prezes Kamińska podpisała dokumenty z anotacją, podpisuje pod przymusem. No ale nie było też takiej obrony załogi, jak widzimy w PAP-ie. No, trudno mi oceniać. Ja nie byłem świadkiem tamtych wydarzeń. W tym czasie byliśmy w Polskiej Telewizji, gdzie doszło do siłowego przejmowania telewizji publicznej. Dzisiaj telewizja jest pod ochroną policji, ale ze zdziwieniem mogę powiedzieć, że jakaś firma ochroniarska, która dokonała tego zamachu na telewizję, razem z policją chronią dostępu do telewizji. Czyli tutaj mamy pełną współpracę policji razem z firmą ochroniarską, która w nielegalny sposób weszła do telewizji publicznej, co jest jeszcze jednym dowodem na łamanie prawa przez obecną władzę, no bo trudno powiedzieć, że od kilku dni ministrowie i premier nie wiedzą, że policja współpracuje z napastnikami. To, szanowni państwo, tutaj pokazuje, jaka jest sytuacja w naszym kraju, jak mamy do czynienia z działaniami, które już łamią demokrację w sposób jawny i bezczelny. A co do radia, trudno jest mi powiedzieć, nie byłem świadkiem tego, no jeżeli pani prezes podpisała z adnotacją, że pod przymusem, to znaczy, że jakaś presja była na nią wywołana. No, trudno się A co dalej prawnie? Ostatnie pytanie. Jedna kobieta, jak wchodzą jacyś panowie silni z bronią, żeby co miała zrobić, no, dać się pobić, no tutaj... Panie pośle, rozumiem. To już ostatnie pytanie o te działania prawne. Co teraz zrobią te zarządy, które nie mają kontroli nad Polskim Radiem i w części mają kontrolę, ale nad gmachem czy Woronicza, głównym gmachem Telewizji Polskiej, tam kontrolę ma pan podpułkownik Sienkiewicz. Co w tej chwili powinny zrobić? Mówi się o wniosku do KRS-u, o potwierdzenie wpisów. Nie wiem, ten wniosek już został wysłany, będzie wysłany. Czy pan orientuje się na temat ruchów prawnych? No bo jeszcze nie wiem, czy prawo będzie respektowane. Widzimy, że rząd Donalda Tuska nie respektuje, ale można dalej się ze strony zarządów w granicach prawa poruszać. Jak to może wyglądać? Prawo nie jest respektowane. Ja zresztą pytałem też ministra Budkę, że on mówił, że procedury szanuje. Ja mówię, a prawo pan szanuje? No to widać, że nie jest szanowane prawo. Oczywiście prawne wnioski będą z całą pewnością składane, chociaż nie liczę tutaj, że one poskutkują przynajmniej w tej chwili, bo no, jak widzimy, to jest po prostu zorganizowana grupa przestępcza, która nazywa się Rządem Polskim. Panie pośle, bardzo dziękujemy za rozmowę. To był pan Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję państwu. Powtórzę słowa pana ministra Budki, mimo wszystko spokojnych świąt. Chociaż te święta coraz na to więcej wskazuje, spokojne nie będą. Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Rady Programowej Polskiego Radia, był naszym gościem. A my teraz zapraszamy na krótką... Ale bardzo krótko. Tak, przerwę i zaraz wracamy do wydania specjalnego. To jest dzień z Telewizją Republika. Trwa otwarte jak na razie, ale trwa szturm tituszek podpułkownika Sienkiewicza i Donalda Tuska na siedzibę. Słaby jest ten stan wojenny, wtedy dowodził generał, teraz jakiś podpułkowniczyna. Oczywiście szarża jest niższa i efekty są też różne, ale mam nadzieję nie skończy się krwawo, tak jak skończyło się w stanie wojennym. Wtedy ofiar było ponad 40 ofiar śmiertelnych, znacznie więcej rannych, a tysiące, setki tysięcy represjonowanych. Zobaczymy, jak to będzie w dniu dzisiejszym, chociaż tak prostych analogii bym nie rzucał. Spokojnie jeszcze gradujmy słowa, bo może być gorzej. Cóż wtedy powiemy? Jak na razie mamy tituszki pułkownika, podpułkownika Sienkiewicza i Donalda Tuska w akcji na gmach Polskiej Agencji Prasowej. Ale oczywiście zachęcamy państwa do pozostania z nami, ponieważ wracamy już dosłownie po krótkiej chwili, po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z Telewizją Republika. Do zobaczenia.